Cześć, witajcie w Appalachach. To Fallout 76, jak już na pewno zauważyliście. Właśnie się obudziłem w swoim pięknym, jakże, jakby to powiedzieć, może nie jeszcze nie komfortowym, ale przynajmniej własnym domku, w którym mam aż śpiwór i warsztat majsterkowicza, więc może przy okazji przetworzę przedmioty, przynajmniej te, które są do przetworzenia. Strasznie dużo przedmiotów znajdujemy od samego początku przygody, co jest o tyle dobre. Chyba już wszystko. Co jest o tyle dobrą rzeczą, że po prostu praktycznie zawsze mamy z czego tworzyć inne przedmioty. Więc zobaczmy, co możemy stworzyć tak naprawdę. Koktajl Mołotowa. Pakiet gumy. Amunicji chyba nam dużo, więc na razie po prostu sobie daruję crafting, aż zdobędę jakieś ciekawsze recepty. Więc tak, witajcie w pierwszym materiale z Fallouta 76. Wykonamy sobie... Oho, tam mamy ta żyzna gleba, to jest właśnie coś. Ale dużo wydarzeń mamy publicznych. Te właśnie takie znaczniki, nietypowe dosyć ikony jak na Fallouta, oznaczają wydarzenia publiczne, misje publiczne. To są zadania, do których mogą dołączyć wszyscy, którzy są w okolicy. A innych graczy widzimy na mapie, są oznaczeni kropkami. Więc tutaj mamy 6, 7, no niezbyt wielu jest tych graczy. To nie jest tak jak w grach MMO, gdzie tych graczy na mapie jest kilkudziesięciu w jednym regionie czy coś takiego. Zazwyczaj to jest kilkanaście, tam do 20 osób z tego, co widziałem, więc na szczęście nie jest tak, że spotykamy graczy co krok, więc to jest dobra sprawa. Mi się takie właśnie podejście podoba. A ten materiał jest pierwszym z kilku, ponieważ Fallout 76 to jest taka gra, której nie da się przedstawić w jednym filmiku typu gramy, prawda? Więc postanowiliśmy zrobić taki mały eksperyment związany właśnie z Falloutem, bo to akurat jest odpowiednia gra też do takiego podejścia, i po prostu przygotować serię filmów, w których będziemy prezentować postępy też nasze w tej przygody w Appalachach. Więc to nie będzie też tak, że jedna jakby ciurkiem nagram, prawda, powiedzmy 10 godzin i podzielę to na parę materiałów, tylko po prostu będę co tydzień nagrywał nowy materiał, bo w ten sposób jakby lepiej, wydaje mi się, będą przedstawione faktyczne postępy i progres, i to, w jaki sposób ta moja mała chatka się zmieni. Mam nadzieję, że się zmieni w jakąś ciekawie zaprojektowaną bazę. Okej, okay. Trafiamy do jakiejś nazwanej lokacji. Stosuję już nazywnictwo z Fortnite'a. Saturn, okej. Okay. Przeciwnicy mnie witają na początku, więc sobie z nimi... Matko Boska. Trochę ich się tu narobiło. Chyba złą broń wybrałem. Może użyjmy Watsa. Wats działa inaczej oczywiście niż w poprzednich Falloutach, no bo jak mógłby działać, prawda, w grze MMO, to znaczy pseudo MMO, ale zawsze, to znaczy wiecie, o co chodzi. Jeżeli są inni gracze, tak, i możemy też z nimi walczyć, no to nie może być spowolnienia czasu tak naprawdę. I twórcy o tym pomyśleli, i VAT został trochę przerobiony w ten sposób. Pozbieramy sobie oczywiście, ja w sumie wezmę też rewolwery, będą do przetworzenia na zasoby. Tak jak zacząłem mówić, VAT normalny nie mógłby działać tak, wiecie. Coż ty tu? Spalony wędrowiec jest to z koroną nad ikoną, widzicie, więc niby jakiś mocniejszy. Na szczęście ci przeciwnicy na początku przygody nie są zbyt mocni, ale później bywa już trudniej. Nawet karabin myśliwski, pięknie. Jakieś niezłe ochraniacze. Tacy przeciwnicy właśnie z ikonkami korony nad poziomem, to zazwyczaj gwarancja tego, że dostaniemy jakiś lepszy przedmiot, kiedy ich przeszukamy. Tam jest jakiś pan. Ale tak jak zacząłem mówić, później jest trochę trudniej, bo byłem niedawno na evencie zorganizowanym przez Cynegę i Bethesdę, gdzie mogłem pograć trochę na wyższym poziomie postacią. I niby, że przeciwnicy byli na podobnym poziomie co ja, to sprawiali większy problem niż to, co się dzieje teraz. Skoro ten pan tam sobie walczy, chociaż nie, już ten mnie zauważył. To go wykończmy. Na szczęście, jak widzicie, amunicji jeszcze mam dużo. To jest zaleta tych początkowych broni, bo to jest tak naprawdę podstawowy rewolwer, podstawowy pistolet, też mam jeden, i one nie zadają zbyt dobrych obrażeń. Aczkolwiek plus jest taki, że amunicja do nich jest bardzo tania do wytworzenia, więc możemy sobie pozwolić na...
właśnie na crafting amunicji. Z innymi brońmi już jest troszkę gorzej, z karbinami, ze strzelbami i tak dalej. Okej. Wejdziemy sobie. O matko, coś mnie goni. Aż to jest czasem... Czasem można się przestraszyć, jak jakiś kretoszczur nagle nam wyskoczy za plecami. Muszę wyłączyć radio, bo mnie denerwuje. Pyk. A nie, to nie było radio, tu jest. No. Ciekawe, kto zostawił włączone te radia, tak naprawdę. I zaczynamy. Nawet nie zaczynamy, a kontynuujemy. Odszukałem wpis, więc teraz musimy go odszukać. Ale najpierw przejrzymy oczywiście wszystko, co się da. Możemy sobie odpocząć, to też jest dobre, że nie musisz mieć bazy, żeby odpocząć tak naprawdę. Możesz znaleźć budynek, w którym po prostu się prześpisz, bo łóżka są dosyć często spotykanym ewenementem. Ciekawe, co jest na dole. Chlebak mi niepotrzebny na razie. Mamy safe. Mamy też chyba, tak jest. System otwierania zamków jest bardzo, bardzo podobny, właściwie identyczny, jeżeli graliście w Skyrima na przykład. W Falloutie 4 też chyba tak to działało, prawda? Więc to jest ten sam system. Hakowanie też działa tak jak w Falloutie 4, czyli nadal nie wiem, o co chodzi. Mamy warsztat Majsterkowicza. Więc w sumie możemy sobie, chociaż nie, chyba w tym się nie da, muszę być w warsztacie rusznikarskim, bo chciałem naprawić sobie te... Tak, nie da się niestety. Chciałem naprawić tą broń, którą znalazłem, bo znalazłem strzelbę i karabin, ale są w złym stanie, więc nie mogę ich używać, żeby się nie rozpadły. Bo właśnie w Falloutie 76 powraca to, czego nie mieliśmy w czwórce, czyli broń się zużywa po prostu. Jeżeli długo, dużo używamy broni, to rozpada nam się na kawałeczki. Aż coś muszę zerknąć z ciekawości, bo wydaje mi się... Czy teraz gra radio? Tak. A nie. Radio jest wyłączone, więc to jest po prostu muzyka z gry. Tak się zastanawiałem, czy przypadkiem nie mam klasycznej stacji radiowej włączonej. Na chwilkę sobie odpocznę. I przesłuchamy to, co znaleźliśmy. To jest, mamy holotaśmy nasze. Pip-Boy wygląda tak, ale możemy zmienić oczywiście widok Pip-Boya na taki bardziej, proszę bardzo. Jakoś preferuję ten minimalistyczny. Holotaśmy mamy tutaj. Hi mom. Hi dad. I teraz właśnie słuchamy nadzorczyni. To jest quest taki poboczny. Natomiast jakby podążając, troszkę zbaczając z wątku głównego, w pewnym momencie odkrywamy, że nadzorczyni poza takimi holotaśmami dla nas, czyli dla mieszkańców krypty, którzy później wyszli na powierzchnię, pozostawiła też po sobie takie osobiste dzienniki, i to właśnie tych dzienników osobistych dotyczy ten poboczny wątek, za którym teraz podążam. Więc tak, już mam, że widzicie, odszukuję następny zapis dziennika w liceum w Morgantown, więc jakby poznajemy przeszłość tej nadzorczyni, kim była, czym się zajmowała, tak bardziej właśnie w życiu prywatnym. Więc to jest taki ciekawy dodatek do tego głównego wątku, gdzie po prostu wiemy tak naprawdę, jaki był cel nadzorczyni, jeżeli w pierwszej krypcie zajrzymy do terminala, do komputera. Więc da się to wszystko rozgryźć. Okej, spójrzmy na mapkę. Daleko. I tam na szczęście, z tego co widzę, jest akurat obok questa pobocznego to zadanie. Tu jest poboczny posłaniec. Po prostu chyba się przespacerujemy tam, a po drodze zobaczymy, co się wydarzy, bo na ten moment byłem tylko tutaj, w tym takim, powiedzmy, okręgu. Zresztą widać to po tych niebieskich ikonach. Niebieskie ikony to są odkryte lokacje i do każdej możemy się przenieść. Więc fajnie, że jest szybka podróż, tylko ona kosztuje. Więc na to warto zwracać uwagę. Kapsle całkiem szybko zdobywamy i praktycznie nie wydajemy ich na nic, bo nie ma NPC-ów, nie ma handlarzy. Ale właśnie na szybką podróż możemy je zużywać do woli. Dlatego ważna jest baza, mój kamp, bo do bazy możemy się przenieść za darmo, z dowolnego miejsca na mapie. Dlatego postawiłem ją na razie w tym miejscu, ale później chyba najbardziej optymalnym miejscem na bazę będzie gdzieś środek mapy tak naprawdę, żeby było blisko z niej do każdego miejsca. Chociaż sam jeszcze zobaczę. Na razie nie chcę tej bazy przynosić, bo bazę możemy przenieść. Jakby w całości zapisujemy cały blueprint
do tego, jak wygląda nasza baza, stawiamy ją w nowym miejscu i od razu, wiecie, powstaje nam to, co już zbudowaliśmy wcześniej w innym miejscu. Więc to jest bardzo fajne, że twórcy o tym pomyśleli. I właśnie dzięki... Tylko to przeniesienie bazy kosztuje, więc na razie nie chcę tego robić, bo każde kolejne przeniesienie też kosztuje. Oho. Korbowód, okej. Okay. Dzień dobry. Okej. Okay. Nie ma dialogu z panem robotem, a wyrwi flag, fajne imię, ale zauważyliście, że interakcja z nim odkryła na mojej mapce nową lokację. Więc ciekaw jestem. Zajrzyjmy do tego, do Pip-Boya. Czy to mi dało jakieś zdanie poboczne? Nie. Wydarzenia też nie. Aha, więc to jest dosyć ciekawe. Zaraz zobaczę, czy jest jakaś niebieska. Nie, niebieskiej ikonki też mi nie dodało żadnej. Więc czyżby po prostu dodało mi taką grafikę jakiejś danej lokacji? Może... Aha, tutaj. Camp McClintock, czyli dodało mi zupełnie... Wiem, jakby nazwy lokacji, bo tak, kiedy widzicie, najeżdżam na różne te ilustracje, nazwijmy to, tych poszczególnych lokacji, nie wyświetla się nazwa. A teraz wiem na przykład, że to jest Camp McClintock i ta nazwa może mi się do czegoś przydać. Z tego, co mówił Wirwiflak, to jest jakaś baza militarna. W sumie po tej ikonce bym się nie domyślił, że to jest baza militarna, więc tam może być trochę broni i tak dalej, więc tym się zajmę. No ale na początku kierujmy się. A może dostojni gość? Zobaczymy. Na razie idźmy przed siebie. Mamy sporo amunicji. Ło, 100. Chociaż nie, ta broń jest dosyć... A tu coś takiego się dzieje? Zapomniałem, że mogę się skradać. To jest ten mój problem. Wtedy można podejść trochę bliżej. Okej, okay. Nie widzą mnie. Chyba nie ma sensu na razie rozpętywać tutaj większej jatki. Szczególnie, że to jest na pierwszym poziomie spalenie. Nie ma sensu nad się nimi przejmować za bardzo. Wejdź, łuch. No tak. To nie było zbyt dobre. Nie przewidziałem, chociaż to było do przewidzenia, prawda? Że ktoś będzie w środku. Zamkniemy drzwi chociaż. Żeby nam tu nie weszli. A czy ja umrę? Tak. Właśnie zginąłem. Bo jako inteligentny człowiek mogę wezwać pomoc, jeżeli jakiś gracz jest w okolicy, to przyjdzie. Ale możemy też się poddać i odrodzić. Nie ma na szczęście zbyt dużej kary za śmierć. To jest dobra rzecz. Przy czym miejsce odrodzenia, czyli jeżeli umrzemy gdzieś daleko od cywilizacji, gdzie nie ma żadnych lokacji nazwanych. Chociaż nie, już odkryłem w sumie tą lokację, więc mogę nawet się odrodzić tu, gdzie miałem ostatni zgon. Odrodzimy się w Helwetii, czyli w tym miasteczku, do którego właśnie wchodziłem. Tak jak zacząłem mówić, że przeciwnicy nie są zbyt wymagający, prawda? I zginąłem oczywiście. No i ruszamy. Na radarze nawet widzimy miejsce, w którym zaliczyliśmy zgon, więc podejdę sobie do swojego ciała. Ach, no tak. Bo zapomniałem zaznaczyć, co jest dosyć istotnym elementem, że kiedy zginiemy, to tracimy to, tak mi się wydaje, tak, że tracimy to, co mamy w rękach, akurat wyjęte. Więc ja miałem wyciągnięty rewolwer, samoróbkę, a nie, nadal go mam. Okej. Okay. Więc na chwilę chyba nie zadziałał przycisk. Ach, muszę się napić. Dobrze, że te ikonki po lewej stronie ekranu się pojawiają. Właśnie element survivalowy w Fallout 76 każe nam się odżywiać, pić i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczyszczonej wody, to jest dosyć sporo na szczęście. Wodę możemy pobierać zewsząd, tak? Nie tylko z pomp, ale też z rzek. I potem wystarczy po prostu zagotować ją przy ognisku. I już możemy pić w miarę bezpiecznie. Czy to jest znajdźka? Tak. Znaczy nie znajdźka, ale zobaczymy, na co będzie można to przerobić. O, dzień dobry. I tu widzicie. Poziom pierwszy. Tam poziom szósty. Nierówne są te poziomy przeciwników. W sumie sam nie wiem czemu. Może dlatego, żeby robić tłumy. Bo zamiast rzucać na nas 10 przeciwników sześciopoziomowych, to twórcy rzucą na nas... Może się będę skradać jednak, tak będzie bezpieczniej. To twórcy rzucą na nas po prostu 2 sześciopoziomowych i 5 pierwszopoziomowych. Ma to sens, w pewnym sensie ma to sens. Mentaty. Oho, już mnie widzi pan koleś. Już do mnie biegnie.
No. Na szczęście headshot. A tak z ukrycia widzicie. Więc ciekawi mnie to, jak to będzie działać w PvP. Ja na szczęście na razie nie spotkałem, mam już 6 poziom. I nie spotkałem jeszcze gracza, który by mnie zaatakował tak sam z siebie. Zresztą sami widzieliście, w tym materiale tak naprawdę spotkaliśmy tylko jednego gracza. Więc to były moje obawy przed premierą tej gry, że to będzie jakby atmosfera tej eksploracji post-apo świata tak naprawdę będzie zepsuta trochę. Okej, powolutku. I znowu atak z ukrycia. Atak z ukrycia. No. I ładnie się udało. Pięknie. Tym razem o wiele lepiej wyszło. Zobaczcie, jaki mamy ładny wystrój tej kaplicy. O. No tak, to są spaleni tacy już skamieniałe zwłoki. Przeszukując je, zdobywamy zazwyczaj jakieś tam radioaktywne materiały. Ale nic zbytnio wartego uwagi. Z tego nic nie mogę zdjąć. To jest pazur leniwcoid, okej. No nic, przyda się pewnie do craftingu, zobaczymy. Przepraszam, że zbieram wasze artefakty, ale no sorry. Wszystko się przyda. Toporek na boje, tak, jak najbardziej. Kolejny karabin myśliwski, a też weźmiemy. Teraz widzicie też, jak jestem obok tych zwłok, to właśnie jestem, działa bardziej na promieniowanie. Nabój do strzelby też weźmiemy i tutaj zobaczymy, co tak naprawdę, co straciłem z tego, co patrzę. A widzicie, jednak coś było na rzeczy, to znaczy tracimy zasoby, tracimy surowce, kiedy zginiemy, czyli nie tracimy broni, ale surowce już tak, więc no jednak nie warto umierać. Chociaż właśnie nie tracimy tych takich rzeczy. Oho, a co? Terminal obsługi głosowań. Na czasie. Aktywne sprawy będące przedmiotem głosowania. Zobaczmy, za czym tu głosowali. Nie, chyba nic się tu nie stanie. Chyba to dotyczy jakiegoś questa, podejrzewam. No nic. Stanowisko, a możemy sobie stworzyć steampaki, bo stanowisko chemiczne. To jest też fajne, że dosyć często, jeżeli jest jakieś miasteczko, skupisko budynków, to jest duża szansa, że stworzymy więcej wody. Że właśnie trafimy na stanowiska, przy których możemy stworzyć różne rzeczy. Więc nie jest tak, że zawsze musimy się wracać do bazy, bo to by jednak było troszkę przesada. Szczególnie w tak ogromnym świecie. Bo cały ten świat jest dwa razy większy, co ja mówię, prawie cztery razy większy, około czterech razy większy niż świat w Falloutie 4, więc to jest dosyć imponujące. O, jeszcze daleko do naszego celu. No właśnie o tym właśnie mówię, wydawało mi się, że kawałek przyszedłem, a tak naprawdę to jakiś centymetrzyk na mapie. Tutaj mamy jakąś interesującą strukturę. W pierwszym momencie myślałem, że to... Ups. Myślałem, że to baza gracza, ale nie. Biegną do mnie, czy nie? Tak. Ale na szczęście atak z ukrycia. I nie ma problemu. Zawsze grałem we wszystkie gry Bethesdy w taki sposób. Że skradanko i ataki z ukrycia. Z Skyrim oczywiście z łukiem. O mamu. Bez przycelowania bywa trudno, jak widzicie. Myślałem, że nagrając na PC-cie będę mistrzem po prostu celowania. Latareczkę mamy w Pip-Boyu. Standard. Poszukajmy tutaj ciekawych rzeczy. Nuka Cola. A nie, wiśniowa. Wow. Nawet nie wiedziałem, że taką mają. To jakaś biblioteka, nie wiem co to jest, ale w każdym razie chyba nic ciekawego tutaj nie ma. Poza kolą. Whisky. Alkohol też przywraca nam wskaźnik spragnienia, więc warto zbierać. Ale tutaj chyba już nic ciekawego nie będzie. Przedwojenne pieniądze to też coś, co możemy przełożyć na inne surowce. O, Mothman. Spotkałem go. To jest jeden z legendarnych potworów. Moje spotkanie z nim wyglądało w taki sposób, że po prostu eksplorując... To była noc. I po prostu spojrzałem w pewne miejsce i nagle zobaczyłem tam parę czerwonych wielkich oczu. Przybliżyłem się,
i okazało się, że pan Mothman ma 35 poziom, więc postanowiłem podejść, żeby zobaczyć, jak zareaguje, i zabił mnie jednym ciosem. Więc na przyszłość będę pamiętać. Więc mamy tutaj przewagę poziomów potworów nad nami, więc po prostu weźmiemy trochę wody. Więc po prostu warto czasem odpuścić, po prostu poczekać, aż zwiększymy sobie poziom doświadczenia, żeby zabrać się za jakieś wyzwanie. Będziemy szli wzdłuż rzeki, tak chyba będzie najbezpieczniej. Na po drodze odkryjemy tą lokację, żeby mieć kolejny punkt szybkiej podróży. Właśnie to jest fajne, że tej szybkiej podróży nie zabrakło. Mimo że zwiedzanie światów w Falloutach zawsze było takie dosyć przyjemne. I ta gra nie wygląda jakby zbyt nowocześnie, że tak powiem, pod względem graficznym, ale bardzo mi się podobają te krajobrazy tutaj w tej Apalachii. I jeżeli chodzi o sam taki overworld, ten główny świat, prawda, to nawet mi się podoba trochę bardziej niż w Falloutie 4, bo Fallout 4 był taki troszkę zbyt, jak na mój gust, zielono-bury momentami. Ja wiem, że to oczywiście pasowało do postapo, ale bardzo mi się podoba właśnie kolorystycznie ten region, chociaż jeszcze nie wiem, jak będą pozostałe wyglądać części tej lokacji, bo to jest tak, że teraz jestem w tej takiej, widzicie, bardziej, no, powiedzmy, zielonej, umiarkowanej strefie. Tutaj mamy jakąś totalnie spaloną, tutaj mamy w ogóle jakąś pustynną, czerwoną pustynię, jak z jakiejś Nevady czy z Meksyku. Tu mamy też chyba w pewnym momencie będzie trochę śniegu, więc ta Apalachia kryje w sobie naprawdę sporo takich pomniejszych regionów. Bardzo mnie ciekawi ta ikonka, widzicie na radarze, zwróćcie uwagę, jest jakby głowa niedźwiedzia. Cóż to może być? Aż się trochę boję przekonać na własnej skórze. Czy to będzie to? Jeżeli tak, to troszkę dziwne. Zajdziemy pana od tyłu. I pięknie. Tak, czyli faktycznie ta ikonka niedźwiadka. Czy to może sugerować, że w środku są jakieś niebezpieczne mutanty? Tak sobie myślę. Chyba w środku chodzi jakiś gracz, zresztą może nie chcę mu się bardzo nastawiać, żeby coś mi zrobił. Tym bardziej, że chyba mnie słychać. Wszystko to, co mówię, słychać w grze, bo twórcy jeszcze nie zaimplementowali push to talk opcji, a więc mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadzam za bardzo. Chyba jeszcze nie musimy tak skradać strasznie. O, tam mamy, bo to jest właśnie też fajne w grach Bethesdy, że jeżeli coś widzimy na horyzoncie ciekawego, to tam może być coś naprawdę ciekawego, więc trzeba będzie pamiętać, żeby potem się przejść w te odległe miejsca. Ale właśnie dlatego myślę, że robienie tych materiałów gramy co tydzień, tak naprawdę, kiedy będę grał w międzyczasie i robił faktyczne postępy, będzie bardziej interesujące. No bo też to nie będzie tak, że na przykład wyłączam się w tym momencie i następny materiał zaczyna się dokładnie w tym momencie. To by miało mały sens. Dlatego to były takie tak naprawdę pierwsze kroki w świecie Fallouta 76. I dotrzemy tylko do miejsca docelowego, do lotniska naszego, i będziemy się powolutku żegnali. Szkoda, że nie znalazłem jeszcze lornetki, bo momentami by się przydała, żeby tak spojrzeć, ilu mniej więcej wrogów na nas czyha, chociażby w miasteczku. To jest całkiem spore, chyba największe do tej pory, a w ogóle największym miastem jest Charlestown, w każdym razie. To chyba nie jest to, nie? To jest miasteczko przy lotnisku. Tak jest. A to główne nawet nie jest chyba, w sumie nie wiem, gdzie jest. Nie jest jeszcze nazwane na mapie, więc wydaje mi się, że może być gdzieś na północy. No nic, zobaczymy w trakcie podróży. Ale tak, projekt lokacji się udał, wydaje mi się, Bethesdzie. Jest naprawdę fajny klimacik podczas tej eksploracji. Szczególnie jak widzicie, kiedy faktycznie nie ma innych graczy, to nie jest tak, że oni biegają w kółko i krzyczą jakieś rzeczy do mikrofonu. Tak było na początku. Pierwsza godzina w tym Falloutie to jest właśnie częste wpadanie na innych użytkowników, no bo siłą rzeczy wszyscy są przy krypcie 76 i przy jej najbliższych okolicach, bo to początek gry. Natomiast później wszyscy się rozchodzą w swoją stronę, bo niektórzy robią główny wątek, niektórzy w ogóle eksplorują, nie robiąc nic konkretnego, więc
właśnie cieszę się, że to w taki sposób wygląda, że faktycznie mogę się poczuć trochę jak w Falloutie 4, gdzie dla mnie najfajniejsze było właśnie to powolne łażenie po tym świecie i odkrywanie kolejnych rzeczy, ale już widzę, że w tym miasteczku czeka 3 graczy i ciekaw jestem, jak przyjaźnie będą nastawieni do mnie. Więc może rozwinę jeszcze postać, bo widzę, że mogę, zapomniałem jak zwykle. O, i mamy, co jakiś czas zdobywamy pakiety perków. Profitów oczywiście w polskiej wersji. Widzę, że ta karta jest bardzo interesująca. Samoróbki się wolniej zużywają. Ale może zainwestujmy sobie raz chociaż w... A może w lak. I teraz możemy sobie do tego szczęścia przypisać jeden perk, bo system perków wygląda zupełnie inaczej niż w Falloutach poprzednich. Prochy lecznicze, dodatkowej amunicji... A może to spróbujmy. I muszę przyznać, że ten system perków naprawdę mi się podoba, bo... jakby możemy naprawdę tworzyć własne buildy jakby postaci. W większym stopniu to jest, wydaje mi się, elastyczny system rozwoju postaci niż w czwórce. Więc... oho, nawet miałem jeszcze ten. Jeden perk do wykorzystania, czy jeszcze jeden mi się zmieści? A nie, to jest albo to, tak? Nie, dobrze, wszystko jest ok. Piciel dowolnego płynu, też mi się zmieści jeszcze Endurance. Powolny metabolizm. Zamiłowanie do ziół. O, proszę bardzo, ciosy pięściami. Nie było mi to potrzebne, ale starczy. Czy ja dobrze mówiłem, że mam poziom... 6, tak jest. Możemy oczywiście też w dowolnym momencie przełączyć się na widok zza pleców. Aczkolwiek jak dla mnie Fallouty i gry Bethesdy to zawsze były gry FPP. Utraciłem sygnał obozowiska. To też jest tak, że odbieramy jakieś sygnały co jakiś czas. Czy to jest amunicja? Jak miło, że nikt jej nie zebrał, bo takie przedmioty, które leżą na wierzchu, inni gracze mogą zabrać. Więc aż dziwne, że się ostało jeszcze dla mnie coś. No nic, spróbujemy się zakraść. Mają wyższy poziom ode mnie ci gracze, więc jeżeli postanowią mnie zaatakować, mam nadzieję, że to nie jest zgrana grupa, która poluje na innych. Chociaż warto zaznaczyć, że jakby atakowanie innych graczy bez powodu... Ups. No a tu też widzieliście, że... trzeci poziom przeciwnika. Więc nic strasznego. Cześć panie Gulu. Jeden cios z kijem baseballowym. Co my tu mamy? I oczywiście też możemy używać wadza podczas walki wręcz. Ołówek też się przydaje. Ołówek bardzo cenne źródło drewna w Falloutie 76. Więc pamiętajcie, zbierajcie ołówki. I drewno też znajdujemy pod nogami. Ja miałem problem ze znalezieniem drewna w ogóle na początku gry. Okazuje się, że po prostu warto patrzeć pod nogi. A, tu na górę można pójść. Może rozejrzyjmy się z daszku. Na szczęście na razie jeszcze nie spotkałem żadnych bardzo poważnych przeciwników, takich poza tym legendarnym potworem. Czyli nie widziałem jeszcze supermutantów i tak dalej, ja wiem, że są. Dobra, odkryłem Morgantown. Więc przejdziemy się jeszcze troszkę jego uliczkami. I będziemy się żegnać. Tym bardziej, że nastaje noc, a oglądanie Fallouta w nocy nie jest przyjemny dla oglądających, bo nic nie widać, a też nie chcę rozświetlać się latarką z Pip-Boya. A poza tym coś czuję, że tutaj mogę mieć spore problemy z tymi wszystkimi gulami spalonymi. Więc zacznę się rozeznawać w sytuacji. To by było na tyle w pierwszym dzienniku z postapokaliptycznych Apalachów. Za tydzień kolejny materiał, w którym będę już... no wydaje mi się, że dużo, dużo dalej, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak się rozwija przygoda w Fallout 76, to zapraszam serdecznie. A tymczasem to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnym materiale.